Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać i de facto sprawdzić pewną kwestię. Czy odblokowywanie ekranu za pomocą właśnie asystenta Bixby i jego używania hasła głosowego jest bezpieczne? No cóż, jeżeli pamiętacie, tutaj gdzieś pewnie będziecie mieli mój film, co zrobić, żeby można było odblokować sobie ekran, no to w przypadku Bixby wiadomo, musicie no po prostu się z nim porozumieć, czyli zrobić coś w stylu: Hi Bixby! A, sorry, musimy się podłączyć do internetu, bo właśnie go wyłączyłem, więc włączmy tylko internet. Właśnie Bixby, jak widzicie, telefon mam rozblokowany, nie jest włączony GPS, nie rozblokowuje się po miejscu, w którym jestem, nie jest sparowane z moim zegarkiem, dzięki któremu też można byłoby go telefon rozblokować. Więc jeszcze raz. Hi Bixby! O, no jak zwykle nie słyszę, ale to się zgadza. A, bo dobra, tysiące rzeczy mi przychodzi w netu, bo właśnie go włączyłem, więc sorry. Teraz wyciszymy. Dobra, jeszcze raz. Hi Bixby! Hi Bixby! No, tym razem dzisiaj jest głucha. Dobra, użyjmy klawisza. Więc jeszcze raz, nie będziemy z nią gadać. Go to the home screen. Tell me your voice password to continue. My name is Lukas. No i świetnie. Bixby nam rozblokowało telefon, wszystko działa. Więc przejdźmy teraz do tego, co chciałem wam pokazać. Na zasadzie użycia mojego starego telefonu. No i słuchajcie. Postanowiłem nagrać sobie tą całą procedurę. I patrzcie, co się dzieje. My sobie tylko puścimy, gdzie tu mamy głośno, żebym dobrze pamiętał, żeby wszystko ładnie złapało. I puścimy sobie całą procedurę, gdy na przykład ktoś was gdzieś nagrał, jak sobie rozblokowujecie telefon, czy Bixby reaguje jakoś na nagrania, czy da się nagrania nie rozblokować, więc no sprawdźmy. Hi Bixby. Go to the home screen. Tell me your voice password to continue. My name is Lukas. A więc jak widzicie, za pomocą nagrania z jakiegokolwiek innego urządzenia, gdy ktoś was gdzieś czai, nagra i tak dalej, albo sami sobie nagracie, jesteście w stanie odblokować telefon, znając hasło, które jest, i używając głosu z nagrania. No cóż, taki feature, ciekawe. Myślałem, że jakoś będzie to bardziej inteligentne i nie będzie w stanie rozpoznać głosu z nagrania, no bo wiadomo, jakoś zawsze jest inna, jakaś inna intonacja, szumy i tak dalej. Ale jednak okazuje się, że jeżeli użyjecie jakiegokolwiek nagrania waszego głosu, właśnie z komendą odblokowywania ekranu, podaniem hasła, jesteście w stanie odblokować swój telefon. No taka ciekawostka, myślałem właśnie, że to będzie inaczej, a okazuje się, że da się w taki sposób ten telefon rozblokować. No, czyli cóż, czy jest to bezpieczne, czy w jakiś sposób jest to rozsądne zabezpieczenie, używanie Bixby i głosowego hasła i odblokowywanie go zatem w taki sposób? No raczej nie. No, jeżeli boicie się jakichś dziwnych akcji i ktoś was będzie w stanie nagrać w taki sposób, no to na pewno będzie w stanie rozblokować wasz telefon. Więc no tutaj, no cóż, widzę, że nie do końca spoko zabezpieczenie, zresztą tak samo jak zabezpieczenie związane ze skanerem tęczówki, gdzie no, byli goście, którzy na YouTubie byli w stanie to rozblokować. No, taka ciekawostka. Co o tym myślicie? Używacie tego typu hasła? Używacie tego typu rozblokowania ekranu? Wydaje wam się to sensowne? Bezpieczne? No, mi nie do końca. Więc chyba wyłączę to, ale ewentualnie można zostawić i uważać, żeby nikt nas nie nagrał podczas właśnie podawania takowego hasła i wykonania całej procedury rozblokowania telefonu. Tyle z mojej strony dzisiaj w takim feature'ze. Czekam na wasze komentarze w tym temacie. Oczywiście, jak się podobało, łapki w górę. Ostatnio rzadko o nie prosiłem, ale wiecie co, zawsze one się przydają, rozwijają kanał, pokazują, że to co robię ma sens, no i w jakiś sposób pozycjonują te filmy. Dzięki temu jestem w stanie kręcić kolejne dla was. No i cóż, dzięki za oglądanie. Tyle z mojej strony. Sprawdźcie, jak to działa u siebie właśnie. To jest dla mnie też ciekawe, czy wam się też uda to zrobić tak samo jak mi. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Hej!